24 sztuki, 762 baty, czyli to wychodzi 31,75 za jedną sztukę piwa, a normalnie w sklepie są po 40, a tutaj 31, niecałe 32, czyli złotówka na takiej jednej małej puszce oszczędności, więc na 24 puszkach mamy 24 zł taniej niż w normalnym sklepie. Wholesale. Jeden z lepszych sklepów w Pattayi. Jeden z najtańszych sklepów w Pattayi. Bardzo czysty, ładnie zrobiony. Musimy tam dzisiaj się udać, zrobić małe zakupy i pokazać Wam, jak ten sklep wygląda. A znajdujemy się blisko KFC i głównej ulicy prowadzącej w jedną stronę do Bangkoku, a w drugą stronę do Rayong. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jakie są ceny poszczególnych produktów, jak wygląda sklep, jak wyglądają owoce, warzywa, mięsa, stanowiska w tym sklepie i wszystkie inne rzeczy, które się tam znajdują. I tutaj sam nawet początek jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo duży parking jest, gdzie zaparkować. Wszystko jest nowoczesne, po prawej stronie mechanik samochodowy, a jeszcze trochę obok supermarket spożywczy Big C. Bardzo dużym plusem jest to, że parking jest zadaszony, bo ostatnio jak złapał nas deszcz, to przynajmniej nie zalało nam skutera. Są nawet ubikacje, jeśli ktoś potrzebuje, a obok sklep elektroniczny Powerbuy z taką częścią jeszcze dodatkowo ofisową, więc cały ten elektroniczny jest bardzo mocno wyposażony, a my wchodzimy do Wholesale supermarket, który jest naprawdę super estetyczny i bardzo taki czysty i porządny. O, przede wszystkim właśnie kolejna tutaj dobra sprawa w tym sklepie jest to, że jest tutaj chłodno. Na przykład w makro jest bardzo gorąco, jest 25 stopni, 26 to minimum. Tutaj jest, nie wiem, 22-21, jest bardzo przyjemnie i tak rzeźko i to naprawdę duży, duży plus. Tak jak wspominałem, estetyka tutaj jest na pierwszym planie, bardzo wszystko jest super przygotowane, porządna podłoga, czysta podłoga, owoce są pięknie, ładnie powykładane, ceny za arbuza w promocji 22 baty za kilogram. Tutaj mamy piękne pomarańcze, 75 batów za kilogram. Wyglądają bardzo ładnie, tylko to są takie zielone, bardziej tajskie. Mangostan, 49 batów za kilogram. I tutaj mamy jeszcze zwykłe takie pomarańcze, 85 batów za kilogram. W lodówkach też jest pełno różnych rzeczy. Wszystko też pięknie, ładnie poukładane, czyściutko, zadbane. I to mi się podoba. Tutaj piękne awokado, 129 batów za dwie sztuki. Jakieś importowane, bardzo drogie awokado. I tutaj mamy 65 batów za sztukę. Oczywiście bardzo dużo różnych warzyw. Tutaj mamy ogórki, po tej stronie mamy ziemniaki, owoce, ananasy, tutaj banany i przeróżne, przeróżne rzeczy. Tutaj taka mała piekarnia na środku po lewej i tutaj zaczynają się kawy. I już Wam zaraz powiem, ile kosztuje kawa. Jest jakaś popularna kawa? Nie. A herbaty, tak? Herbaty, znaczy może tam są jakieś, to są ziarna, tutaj te kawy właśnie, ale właśnie to jest to Bon Café, widzisz co? Skąd to było? A nie, to było z tej restauracji. Znaczy tajska kawa, chyba tajska. Taka jak nazwa restauracji, tak? Ta kawa się nazywa. No na odwrót raczej. Bon Café produkuje kawę, no i zrobili taką kawiarnię, nie? Aha, no i okej. Tak samo jak, nie wiem, czy Starbucks, czy coś. To taka kawa kosztuje 115 batów. Nie wiem, czy jest popularna, może tutaj w Tajlandii tak, w Europie chyba nie za bardzo. I tutaj akurat za bardzo nie widzę żadnych takich normalnych kaw europejskich, to Wam nie powiem na razie, ile kosztują. Bon Café Thailand. No to tajska kawa kosztuje 115 batów, czyli 12 zł. A tu jest zmielona. Za ziarna, a tutaj za zmieloną. A tą wziąłeś, tą Bon Café, tak? Tą, espresso. Aha, 163 baty, to ta jest droga. Też jest mocniejsza. Można też kupić takie gotowe gofry w lodówce. Taka paka kosztuje 220 batów. Tutaj mamy za 295, ale to taka duża paka, więc nie trzeba robić ciasta, nie trzeba nic robić, tylko sobie później to odgrzać i ma się gofry. Tutaj jakieś bułeczki, a tutaj nawet, tak jak chyba w Polsce, też bułki do odgrzania w piekarniku, także też są. Taka paczka kosztuje 155 batów za 3 bułki, czyli wydaje mi się bardzo drogo. Tutaj 130 batów za takie mniejsze bułki. No też tanio nie jest akurat. Tutaj jest takie
jakby proszek, który trzeba wymieszać z, wymieszać z mlekiem i jajkami i potem dać to na patelnię i będą naleśniki. Takie pancake'i. No, takie grubsze, takie nie grubsze, takie no, placek. Takie zwyczajne z Polski, tylko takie pancake'i. Takie grubsze, nie takie placek, tylko takie bardziej grubsze. A tu jeszcze mamy takie amerykańskie, o, amerykańskie naleśniki, to właśnie takie. Taki gotowy miks kosztuje 8 zł. To jest termos. Tutaj możesz potem pokazać, co to jest napisane, przetłumaczyć. Good morning to znaczy dzień dobry, wiesz? No, wiem. No i chcę powiedzieć, że tutaj, tutaj się otwiera to, tutaj się pije przez to. Tam jest taka rurka jeszcze, tak? No, tutaj jest taka specjalna dziurka na tą rurkę. Tu sobie ją wkładasz i sobie pijesz, a gdy nie chcesz z rurką, no to sobie tutaj zatykasz tym korkiem. Bardzo popularne tutaj w Tajlandii. Bardzo dużo ludzi chodzi z takimi kubkami i pije z tego, bo to jest takie trochę metalowe i taki jakby trochę termos. I trzyma zimno, i bo tutaj wszystko się grzeje, wszystko szybko. My mamy w domu taki, co dostaliśmy za darmo, taki duży i on jest bardzo duży. Syrop podają do szejków? A, taki z cukru jakby. No bo to też nie dadzą ci zimnego cukru. No, bo no tak, tak. To jest bardzo też popularny produkt tutaj w Tajlandii. Wszyscy go używają i to na pęczki. To bardzo, bardzo elot. Elot. Do szejków. Jak fajnie kiedyś robiła szejka, to też widziałam, jak to dodawała. To jest karmelowy, to jest orzechowy, to jest ten strawberry, tu masz karmel. Ale, różany, ale syropów, ale syropów. I co to, do wody się dodaje? No, do wody, no. O Jezus, ile tu jest tego? Masakra. Może się w głowie od tego zakręcić. No przeróżne. I jeszcze z drugiej strony. Jeszcze z drugiej strony. To jest zwyklejsze, a te są droższe. Tutaj są po 69 batów, 70. A te są od 100. No, tutaj. Od 125, 199. Po 380 batów. O Jezus. Monini robią bezalkoholowe drinki. A, Monini bezalkoholowe drinki, 380 batów. To liter nawet nie ma w tym czymś. I smaków, a smaków. Karmelowy, truskawkowy, pomarańcz, wanilia. Masakra. O, to jest nawet, to nie jest sok, ale to jest napój tego, co jest w tym, w lodówkach. Mleka takie, no. No. I tu jest bubble tea. Ale to też jakoś tea, tu też jakoś tea. Kieto. Tutaj jest takie Almond Breeze, czyli takie mleko migdałowe. Kosztuje 89 batów, czyli prawie 10 zł. Nie wiem, ile takie mleka kosztują w Polsce, ale też jest bardzo dużo różnych smaków. Tutaj jest nawet pistachio milk, a tutaj chyba jakieś niesłodkie, unsweetened i oryginalne. Tu są właśnie te kubki, co sobie mi wzięła. I takie kubki kosztują 95 batów, czyli jakieś tam 11 zł. Tutaj mamy płatki kukurydziane, które kosztują 90 batów, czyli jakieś 10 zł. I takie no, duże paczki. Tutaj jest taka już bardzo mega paka i kosztuje 129 batów, czyli jakieś 14-15 zł. A jakby ktoś był pożeraczem płatków i miał jeszcze piątkę dzieci, to jest jeszcze taka paka 2-kilogramowa za 435 batów. Także ło, panie... Taka paka płatków. Ziemniaki w tym markecie kosztują 32 baty, czyli jakieś tam 3,50 za kilogram, ale czasami są jeszcze też takie lepsze ziemniaki, takie bardziej z takiej jakby na takiej czarnej ziemi, ale tutaj chyba nie chcieli nabrudzić, to są takie czyste, jakieś pomyte. Zazwyczaj te ziemniaki z tej czarnej ziemi są trochę tańsze, ale my je jedliśmy wiele razy i są naprawdę bardzo smaczne i bardzo dobre, a tutaj ich akurat nie ma. Jakby ktoś potrzebował wyposażyć kuchnię, to jest jeszcze sporo sprzętu. Jakiś taki piekarnik za na przykład 120-30 zł, malutki. Tutaj są jakieś grille takie różne, tu jeszcze pełno różnego sprzętu, takie miksery do szejków i w ogóle do owoców po jakieś 150 zł mniej więcej, to bardzo tanio, tutaj jest jakiś droższy za 250 zł, standardowo zwykłe tostery po 50 zł, taki wielki robot do robienia ciasta kosztuje 1990 batów, czyli jakieś 240 zł, 230 zł, a on jest naprawdę jakiś ogromny i mega zaawansowany. Tutaj taki zwykły kosztuje 1390 batów, czyli jakieś 150 zł, więc wydaje mi się, że chyba całkiem spoko ceny. A zobaczcie, tutaj jest jeszcze taki jeden i kosztuje tylko 790 batów, czyli jakieś 90 zł. Wow. Mikrofalówki po 200 i jakieś prawie 300 zł. I takie już trochę piekarniko, nie wiem co, kosztują po niecałe 300 zł.
Tutaj mamy już taki konkretny, porządny, duży, za jakieś 350 zł i mega już taki wielki za jakieś 600 coś tam złotych, może 600 równe, mniej więcej. No to już jest taki konkretny. I jeszcze tutaj mamy najważniejsze urządzenie w całej Tajlandii. Urządzenia, które robią na gotowo ryż i ceny zaczynają się od około 70-80 zł. I jak mamy taki większy, to kosztuje 200, a ten 3, ale to już jest ogromny. A tutaj jest jeszcze taki mega ogromny za 4, a jest jeszcze większy za 5,5. Ale w tym to już można chyba, nie wiem co, się wykąpać jeszcze przy okazji. Jest też bardzo dużo różnych rodzajów patelni i tych takich woków. I te woki są, powiem wam, bardzo tanie. To jest bardzo duża taka ta patelnia ich tajska, w której przyrządzają wszystkie dania na street foodzie. I kosztuje tylko 300 batów. Ta tutaj niecałe 400, więc jakieś 40 zł, 35 zł za takiego dużego woka. To też mi się wydaje, że bardzo tanio. Te takie jakieś takie dziwnej jakości są w ogóle po 20 coś. I tutaj też po niecałe 30 zł jakieś takie zwykłe patelnie po 90-80 zł w zależności od wielkości. Nawet jakby ktoś potrzebował krzesła ogrodowe, to są po 20 zł w promocji, a takie większe, szersze po 45 zł. 77 batów. 77 batów za ile paczek? Za 6. 6 wow, to jest bardzo dobra cena. No to jest bardzo dobra cena. 156 też za 6. Aha. Właśnie nie ma, albo ta cena, albo ta. Nie wiem, czy to się różni, bo to wielkościowo są takie same. Wyglądają też tak samo. No. No to dziwne. No ale nawet jakby to było, to i tak. 6 razy 3, no to nie, no to bardziej odpowiadałoby to, ta cena, 26 za sztukę, bo w 7-Eleven są po 28 za sztukę, takie mleczka skondensowane, bardzo słodkie, bardzo je lubimy i tutaj są, tylko że tutaj są pakowane po 6 sztuk, to się trochę nam nie opłaca, bo po co nam tyle mleczek, gdzie można kupić za 3 zł taką puszkę w 7-Eleven i pod nosem, a tu nie będziemy taszyć tego w skuterze do domu z tak daleka. Ale mega tanie mleczka tutaj są w Tajlandii. Tutaj 145 za też takie 6. Patrz, Dora, tutaj jest cena 145 i wychodzi 24 baty, czyli jeszcze taniej, a jeszcze większa puszka. No, no właśnie. To jest jakiś szok w ogóle. To jest 2,90 za taką wielką puszkę, która ma pół litra? Nie, 505 gram. Jakoś 505G, to nie wiem. No na pewno, tu no widzę, ale nie wiem, ile ona ma pojemności. Tak razy jakby po 505. Ale czy to jest pół litra? Nie wiem, nie jestem pewny. W każdym razie naprawdę duża puszka bardzo takiego gęstego, słodkiego mleczka, takiego jakby skondensowanego za 2,90. Wow, to mi się wydaje, że jest bardzo tanio. A te mleczka są takie pyszne, że jak chce się coś słodkiego, zje się dwie takie trzy łyżeczki i po prostu się wymięka i odechciewa się słodkiego na długi czas. Dobra, słuchajcie, bo ja się tutaj na mlekach kozich nie znam, a Dorota mówi, że za 6 sztuk takiego koziego mleka po, nie wiem, 180 chyba mililitrów, kosztuje to 20 zł. Dajcie znać, czy to jest dobra cena, 20 zł za litr 10 mleka, czyli troszkę więcej niż taki normalny karton, 20 zł. Czy to jest tanio, czy to jest drogo? No raczej nie będą tu słodkie, bo to są krańczycy. Słuchajcie, jeśli chodzi o chipsy, to w Tajlandii ceny są raczej takie trochę wyższe, chociaż mniej więcej w sumie podobne do polskich. Tutaj mamy crunchipsy made in Germany, jakieś takie serowo-cebulowe, kosztują 65 batów, czyli jakieś 7,50. No mniej więcej lejsy też kosztują około 8 zł, taka mniej więcej sama paczka. No i tutaj mamy jeszcze jakieś paprykowe, solone. A jeśli chodzi o lejsy, to są takie w wersji tajskiej. I one są takie, no średnie, no czasami się trafi fajny smak i jest ok, a czasami są takie średnie, no solone są jak to solone, ale nie ma na przykład zwykłych zielonych i to już mówiłem wcześniej kiedyś na vlogu. I one są w cenach takich, no chyba tańszych niż w Polsce, a są też czasami normalne lejsy, oryginalne, importowane, tylko zawsze są importowane ze Stanów Zjednoczonych i są wtedy drogie, wtedy są dużo droższe nawet niż w Polsce. No i trochę nie za bardzo się je opłaca kupować. A te tajskie są tańsze, ale te smaki są takie średnie. To, po co się opłaca na pewno przyjechać do tego sklepu, to po piwo w puszce, bo jest tańsze niż w każdym innym sklepie tutaj gdzieś na mieście. Jeśli chodzi o takiego changa małego, 320 ml, tutaj widzimy, kosztuje
24 sztuki, 762 baty, czyli to wychodzi 31,75 za jedną sztukę piwa, a normalnie w sklepie są po 40, a tutaj 31, niecałe 32, czyli złotówka na takiej jednej małej puszce oszczędności, więc na 24 puszkach mamy 24 zł taniej niż w normalnym sklepie. No to chyba się opłaca. Po piwo do wholesale opłaca się przyjechać. Sinka mamy tutaj też takie same 24 paki i kosztuje 819 batów, czyli wychodzi 34 za sztukę. No to i tak też się opłaca, bo też kosztuje minimum 40 batów w sklepie albo 42. Także też około złotówki na jednej puszce taniej niż w normalnym sklepie. Piwo w wholesale jest bardzo tanie. Win, whisky i innych tutaj trunków w sumie też jest dość duży wybór. Ceny są takie w miarę porównywalne do tych z Polski, gdzie na przykład taki Jim Beam za 0,7 to jest 700 batów, czyli jakieś 75-77 zł, więc w miarę podobnie. Jack Daniels pół litra czy 0,7? Ta butelka to jest 0,7 i kosztuje 1250 batów, to jest jakieś 130-140 zł, no to jest chyba drogo. I tutaj litrowa za 1000 prawie 700 batów, czyli za jakieś 199 zł. No więc chyba drogo. Ten akurat Jack Daniels jest drogi, nie wiem dlaczego. Johnny Walker, ale 15-letni, kosztuje 2500 batów. Ten ile ma lat? Nie wiem ile ma lat, ale kosztuje 2000 prawie 200 batów. I jeszcze inne. Chivas za butelkę 0,7 1400 batów, czyli jakieś 150-160 zł. No i tutaj najlepszy Hong Tong 0,7 kosztuje 258 batów, czyli jakieś 28 zł za 0,7. Najbardziej pożądany przez Tajów oraz ruskich Sangsom, czyli whisky tajskie, kosztuje 295 batów za 0,7, czyli jakieś 35 zł. A jak ktoś jest smakoszem wódki, to za 0,7 mamy 330 batów, czyli jakieś 35-6 zł. I jeszcze obok inna firma, 367 batów za 0,7, tylko ta jest troszkę słabsza, bo ma 37,5%, a jest droższa, nie wiem dlaczego, więc kosztuje prawie 40 zł za 0,7. Jak ktoś jest jeszcze właśnie smakoszem Hong Tonga, czyli takie trochę mieszanina whisky z rumem tajskie, to jak kupi sobie taką całą dużą paczkę, gdzie normalnie za Hong Tonga takiego 350 ml, płaci się 150 batów, to tutaj można wytargać to za 137 batów, no więc mamy 13 batów oszczędności na jednej butelce. Woda pura to jest taka woda, którą akurat my kupujemy i tutaj mamy 8 butelek, 2, 4, 6, 8 po 1,5 litra. Kosztuje to 87 batów, czyli za jedną sztukę wychodzi 14,50, czyli mamy jakieś 70 zł, 80 za jedną butelkę 1,5 litrowej wody niegazowanej. Słuchajcie, teraz się nie przestraszcie, bo tutaj są amerykańskie kraby, które są po prostu przedziwne, przewielkie morskie stworzenia, które są ogromne i obrzydliwe i wyglądają jak z horroru jakiegoś i naprawdę można się tego nieźle przestraszyć. Jakbym takiego spotkał w morzu, jest naprawdę masakrycznie ohydny, brzydki i nie wiem jak go zabrać się za jedzenie za niego, ale szok jak to wygląda. Za takiego kraba płaci się 5000 batów, czyli jakieś 550 zł. Tutaj też mamy jakieś dziwne seafoody a la lobstery, albo to są lobstery, tylko jakieś takie dziwne kolory troszkę. Tutaj ten krab się przewrócił do góry nogami, nie może się ruszyć. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj mamy normalne lobstery. Też mają te wąsy takie długie, ja piernicze. Wychodzi mu z akwarium. Tutaj jakieś takie też morskie ryby, bardzo duże. Takie ciemne, czarne prawie, że z jakimiś kropkami takimi zielonymi. Nie wiem, to wojskowe chyba z Rosji przyleciały. Albo lecą do Rosji na wojnę. A tutaj mamy co? Tutaj mamy jakieś takie przedziwne krewetki chyba. Ale wyglądają bardzo przedziwnie. I jeszcze kraby. Ale kraby jeszcze jakieś takie zwyczajne. Normalnie wyglądające.
i tutaj też kraby. Teraz wszystkich smakoszy Coca-Coli to po prostu zabije ceną 5 sekund. Słuchajcie, za litrową kolę. Tutaj akurat jest dokładnie butelka 990. Jakaś totalnie nietypowa, nie widziałem takich butelek. Ale za, można powiedzieć, litrową kolę w Tajlandii płaci się 22 baty 25 satongów, czyli to wychodzi jakieś 2,50. Wyobrażacie sobie to? 2,50 za 990 ml Coca-Coli. Normalna, oryginalna, smaczna Coca-Cola. Tutaj mamy butelki obok półlitrowe i za taką półlitrową butelkę płaci się 15 batów, czyli jakieś złoty 80, złoty 90. To jest naprawdę cena nie do przebicia i w żadnym chyba kraju nie da się tak tanio kupić Coca-Coli. Więc jeśli ktoś jest smakoszem Coca-Coli, to do Tajlandii. Bardzo też duży wybór jest tutaj ryb, które są akurat teraz przykryte lodem. Tu tylko trochę skóry widać. Można sobie przeczytać, co to za ryba. Tutaj jest akurat halibut i kosztuje 185 batów. Nie wiem, czy już za te 600-800 gram, które tutaj może ona ważyć. Nie wiem, jak to rozpoznać, ale w każdym bądź razie nie wiem, dlaczego one tak wszystkie są poprzykrywane, bo ostatnio, jak byłem w tym sklepie, to na tyle był ten lód roztopiony, że ryby było widać. A tutaj trzeba było sobie ewentualnie ręką trochę rozgarnąć. Czy to są dobre ceny za ryby, czy nie, to teraz akurat nie jestem w stanie powiedzieć. Tutaj mamy jakiegoś tuńczyka, gdzie chyba za kilogram płacimy 95 batów, a są też takie tutaj puszki w sklepie, takie, mniej więcej takie puszki, to płaci się po złoty 80 zł za taką puszkę w sosie pomidorowym, więc też wydaje mi się, że jest to bardzo tanio. A więc tych ryb tutaj mamy sporo. Tutaj jeszcze mamy takie owoce morza, jak takie te zamknięte muszle, ale to są te takie, cholera, jak to się nazywało, może tu jest, o właśnie, ostrygi, tak, to są te ostrygi. No to też tutaj można sobie kupić. Tu mamy jakieś w końcu normalne krewetki i ryby, które tutaj chyba są zazwyczaj robione na grillu i obtoczone w dużej ilości soli. Także one tutaj też są. O, i tutaj jest jeszcze więcej ryb różnych. Także jeśli chodzi o ryby, to mamy tutaj też spory wybór. Także sklep jest dość sporo zaopatrzony w przeróżne rzeczy. Tutaj znowu mamy stoiska z seafoodem, czyli już takie zabite krewetki. Tutaj pełno krewetek. Tutaj w takich siatkach krewetki połapane, popakowane, tutaj luzem krewetki i tu znowu i te tutaj takie pancerze jakieś, w dziwnych pancerzach, dziwne stworzenia, ja nie wiem, jak się to nazywa, totalnie nie wiem, ale widziałem tego dość dużo w różnych akwariach, przy różnych restauracjach i to jest też takie stworzenie, że wygląda jak jakiś czołg z jakiejś też chyba wojny w takim pancerzu. Jest naprawdę przekomicznie śmieszne. Nie wiem, co to jest, nie wiem, ile to kosztuje, nie wiem, jak to się je. Tutaj żywe, powiązane kraby. 490 batów chyba za kilogram. A na kilogram wchodzi chyba między 3 a 4 kraby. Tutaj mamy surowe mięsa ze świnki. No i jak patrzymy na ten sklep i tutaj te stoiska z mięsem, które są naprawdę czyste, i nawet nie śmierdzi tutaj ani nic, a porównamy do tego na przykład market, który widzieliście na poprzednim vlogu, no to wolałbym naprawdę zdecydowanie kupić tutaj mięso i dzisiaj raczej kupię tylko znowu wołowe mielone, bo też się tutaj znajduje, więc zaraz się gdzieś za nim rozejrzę. A tutaj dalej mamy mięsa ze świnki. Chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, ile kosztuje karczek. Tutaj mamy pork hip. Nie wiem, co to, jak to przetłumaczyć, to jakieś biodro wieprzowe. Co to jest za mięso biodro wieprzowe? To kosztuje jakieś 12-13 zł za kilogram. Wygląda ogólnie ładnie jako mięso, ale nie wiem, co to jest. Tutaj mamy to samo mięso, tylko w większych kawałkach i z trochę większą ilością chyba skóry. To jest troszkę tańsze, 102 baty, czyli jakieś 11 zł za kilogram. O, i tutaj mamy pork shoulder, czyli karkówkę. Też kosztuje 110 batów, czyli wydaje mi się, że to jest bardzo tanio, bo to jest zaledwie 12-13 zł za karkówkę. To super cena. Obok leżą piękne schabiki i kosztują 127 batów, to jest jakieś 14-15 zł za kilogram. Tutaj też mamy schab wieprzowy, ale ten jest jakiś droższy, po 140 batów, czyli jakieś 16 zł za kilogram. Tutaj mamy jakieś ogony, czy ja nie wiem, co to, świński ogon, wygląda jakoś tak mniej więcej. I jakieś tutaj inne też mięsa. Tutaj mamy przednią łapkę ze świnki za 85 batów za kilogram, czyli jakieś 9,90 powiedzmy. Tutaj mamy różne podroby z kaczki oraz girki z kaczki. Tutaj jakieś ładne piersi, a tutaj takie głowy chyba narosły. Wow. I jeszcze
korpusy. Ale coś, co mnie interesuje, to jest mięso wołowe mielone, bo ostatnio tak nam posmakowało, że znowu chcemy zjeść mielone mięso wołowe. I tutaj za takie mięso mielone wołowe płaci się 235 batów, czyli jakieś 25 zł za kilogram. Ile tego są? Dawaj, ładuj, bierz łopatę, wszystko. Wiesz, ile jest. Bardzo ładnie wygląda. W makro ostatnio było takie już troszkę ciemne. I... Chyba starczy, czy jeszcze? A dobra. Nie, no chyba starczy. Tak trochę. Spaghetti. No ostatnio spaghetti też było z mięsa wołowego. I powiem wam, że było po prostu przepyszne. A ciekawe, co to? Mamy tutaj dwa rodzaje mięsa mielonego z wołowiny, ale to jest tańsze i takie ciemne. Nie wiem, dlaczego takie ciemne. Kosztuje 189 batów. A tutaj jest takie super ekstra żywe, ładne, czerwoniutkie i kosztuje te, tak jak wspominałem, 235 batów, czyli 25 zł za 1 kg mięsa mielonego wołowego. Bierzemy, no na pewno ponad kilo, na pewno będzie ze dwa. Znalazłem piersi z kurczaka, tylko te są ze skórką i są tańsze nawet niż mówiłem, bo kosztują tylko 75 batów, czyli to jest jakieś 8... coś złotego, 8, powiedzmy 50, 8, 90. Tutaj w ogóle mamy jakiś super hit. Polędwiczki z kurczaka w promocji po 69 batów. Czy to jest w ogóle już taka cena 7 coś, prawie że, dobra, niech będzie nawet 8 zł za kilogram polędwiczek z kurczaka. I w ogóle dzisiaj też jest mega promocja na piersi z kurczaka i chyba z tej promocji też skorzystamy, bo kosztują tylko 76 batów za piersi bez skóry. Tam mieliśmy ze skórą po 75, a tutaj mamy bez skóry po 76, czyli tylko jeden bat drożej, a normalnie właśnie są, tak jak tutaj widać, po 95, ale w tym momencie są po 76, czyli to wychodzi jakieś 8,50, 8,90 za kilogram piersi z kurczaka. Ale ci to idzie? Dziękuję. W masarni pracowałam kiedyś. Piersi po 7-8 zł za kilo. Ja pierniczę, no bierzemy ile się tylko zmieści pod siedzenie do skutera. Dobra, co my tutaj mamy? Chicken, takie pałeczki te, po 66 batów w promocji. W ogóle ludzi się tu naszło, ja pierniczę. Wszyscy się rzucają, ja tu chyba przeszkadzam. Pani chyba chce coś sobie tutaj powybierać, a ja kameruję. 66 batów za pałkę z kurczaka, czyli to mamy 7 coś złotego za pałki kurczaka za kilogram. Skrzydełka, co te skrzydła takie drogie tutaj, po 94 baty za skrzydełko z kurczaka i to jeszcze z obciętym tym kawałkiem, gdzie jest najwięcej mięsa. Dobra, czekajcie, tutaj są normalne skrzydełka, gdzie jest to mięso i są jeszcze tańsze niż tamte. No to tutaj mamy po 83 baty, czyli powiedzmy, że 9 czy tam 9 coś złotego za kilogram skrzydełek z kurczaka. I tutaj już ostatnie z mięs, 70 batów za kilogram za tą część nogi drugą, od pałki w drugą stronę, nawet tą lepszą część, no to powiedzmy niech to będzie 8 zł za kilogram. A tutaj drugi worek tylko stripsów, bo to są te polędwiczki z kurczaka, bo są też w takiej cenie 69 batów za kilogram. Ostatnio tutaj byliśmy po godzinie 19 i od 19 w ogóle właśnie zaczęła się promocja na mięsie. Dzisiaj jesteśmy jeszcze później, bo jest za 29 wieczorem i chyba te promocje podskoczyły jeszcze bardziej. Być może im później, im bliżej zamknięcia sklepu, tym większe promocje. No więc tutaj chyba polecałbym przyjeżdżać późnym wieczorkiem, bo mięso wtedy można wytargać naprawdę w bardzo dobrych cenach. Dobra, tak jak wspominałem, ten sklep jest mega wyposażony i patrzcie na to, Dorota tam sobie nogą naciska na, tak jakby coś chciała szyć, a tutaj woda leci, no tak się włącza kran, no i dobrze, przynajmniej nie rękami, bo tu później właśnie tymi najpierw brudnymi, później czystymi by trzeba było zakręcić znowu ten brudny kran, a tak to nogą się naciska i rączki się myje od razu przy mięskach i jak ktoś nakładał mięska, to już ma czyste rączki. A jeszcze tutaj chciałem tylko powiedzieć o czymś takim, że jeszcze Emma się skusiła na takie ciastka, które kosztowały 50 tam coś parę batów. Chyba 9, no to 60. No i jest ich tutaj aż 24 sztuki po 15 gram. To słuchajcie, to wychodzi za takie ciastko ponad 2 baty troszkę, czyli to jest jakieś 30 groszy za jedno takie ciasteczko. A więc wzięliśmy sobie i są bardzo dobre. Aleśmy się naładowali. Nie wiem, gdzie my to zabierzemy. No jakoś może damy radę.
tylko standardowo znowu nie wzięliśmy żadnej reklamówki. I oczywiście jak na taki duży market przystało, to jest jeszcze pełno przeróżnych mrożonek. Tutaj mamy jakieś mięsa wołowe, przeróżne sosy tajskie, ostre, i krewetki, i to, i tamto, i tu mamy jakieś sery, i tu znowuż jakieś kiełbasy, i tutaj znowuż taka noga, nie wiem z czego to noga jest. Czy to jest beef? Co tu jest napisane? Kurczę, nie wiem, co to jest za noga, tak szczerze powiedziawszy. W każdym bądź razie kosztuje 1300 zł. No, niech będzie 1290 za ten kawałek mięsa. Nie wiem, co to za mięso. W każdym bądź razie można takie coś też tutaj kupić. Jajka to jeszcze w sumie ważny produkt, więc też warto się na nich na sekundkę zatrzymać. No to takie jajka w 30. Wielkość taka normalna, pomiędzy mniej więcej M a L w Polsce, no to za taką 30 płacimy 143 baty, to wychodzi 4,77 bata za jajko, to jest jakieś 50 groszy, więc spoko chyba cena. W 7-Eleven tak tanio w paczce, w dziesiątce nie da się tak tanio kupić, bo kosztują około 60 groszy, więc co najmniej z 10 groszy więcej, albo nawet i 65 groszy, w zależności właśnie od wielkości. Ja dzisiaj w Topsie kupowałem po 60 batów, czyli jakieś 6,50 mniej więcej, no to tutaj są po 50 groszy, no czyli lepsza cena, no ale trzeba wziąć całą 30. A wracając właśnie jeszcze do tych lodówek, mrożonek, sosów i tego wszystkiego, no jest tutaj naprawdę jeszcze multum. Nie będę już na wszystko tak zwracał bardzo dobrze i dokładnie uwagi, bo bym musiał tu jeszcze przez godzinę gadać, a już tak zaschło mi w buzi, że już po prostu nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, więc tylko tak przelecę, pokażę jeszcze tylko sklep. Można jeszcze tutaj wiatraki jakieś sobie kupić za 100 zł powiedzmy. Tu mamy wiatraki trochę tańsze, po 80, tutaj mamy za 50, pan coś złotego. Co tu jeszcze? Herbaty, jakieś nieherbaty, makarony, suszone grzyby, parówki czy jakieś mięsa, czy kiełbasy, to są akurat drogie wszędzie. Tutaj też mamy jakieś sosy, ale to chyba też będą jakieś koreańskie, albo chińskie, albo nie wiem nawet jakie, japońskie. Nie widzę tutaj za bardzo żadnych nazw, ale tajskie to na pewno nie są. Także są przeróżne rzeczy. Tutaj mamy jeszcze całą znowu półkę tych sosów. Oleje, olej, no to tak kosztuje średnio około 100 batów, ale tutaj akurat nie widzę, bo to dalej jeszcze nie są te tajskie, tylko chińskie czy koreańskie, czyli 100 batów to jest jakieś 11 zł za litr oleju. Śmietana kosztuje około 5 zł za taki normalny pojemniczek. Mleko, kurczę, drogie mleko. Normalne mleko kosztuje 52 baty, to jest jakieś 6 zł za litr mleka. Tu jeszcze, jak jesteśmy przy octach, to tylko powiem, że mają tutaj przebardzo drogi ocet jabłkowy taki. Tutaj akurat teraz ciężko mi powiedzieć, bo jest, nie wiem ile to ma, litrowa butelka? Chyba tak, chyba litrowa butelka kosztuje 30 zł, gdzie w Polsce kosztuje, nie wiem, 12-13 zł. Nie wiem skąd, nie wiem dlaczego ta cena, ale jest po prostu jakaś przeogromna. Oliwa też tutaj jest droga i tutaj na przykład mamy za litrową butelkę ponad 60 zł, to jest, wydaje mi się, też bardzo, bardzo dużo. Aha, tutaj nie ma extra virgin, bo to była extra virgin, tutaj nie extra virgin, no to taka kosztuje 40 zł, ale to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Musztardy to w ogóle też jest jakaś cena kosmos, bo za taką, tylko że dlatego właśnie, że to jest importowane, to za taką musztardę płacimy 170 batów, czyli 20 zł za takie coś, to jest w ogóle jakiś nieporozumienie. Tutaj mamy musztardy z Develay, no to one są po jakieś 12-13 zł, no ale to dalej bardzo dużo. No i tutaj jest jeszcze jakaś za 87 batów, to mamy powiedzmy 9 zł, 10 zł, no niech będzie. A czemu to jest taka tania, ta taka droga, skoro z tej samej firmy? Nie wiem dlaczego, pisze też... To jest Yellow, a to jest Dim Juno. No, Dijon, czy coś takiego. A to jest jeszcze Spicy Brown. Brown. Spicy Brown, ta jest Yellow. To jest tania i ta jest tania. No, ceny z kosmosu musztard, nie wiem dlaczego. No ale tak jest. Ketchupy są akurat tanie, więc ketchupy ok. A jeśli chodzi o majonezy, no to też raczej drogie, bo za taki słoiczek mniej więcej, tylko nie tutaj akurat, nie wiem dlaczego w tym sklepie jest tak drogo, czy to jest jakiś, a to jest jakiś wegański w ogóle majonez, ale za mniej więcej taki słoiczek, może trochę większy, ale no mniej więcej gdzieś taki, zapłaciłem dzisiaj 159 batów z Hellmansa, no to jest jakieś 17-18 zł, no to myślę, że w Polsce za 13 by się dało taki kupić. Dzisiaj do filmu i mamy też takie ochotki do filmu, bo będziemy wykonać film. A wczoraj oglądaliśmy najnowszy odcinek
policjantów z Beverly Hills. Jak gliniarz ktoś... z Beverly Hills. A, gliniarz z Beverly Hills. Nie odcinek, tylko film. O Jezus Maria, mówię, że jestem już zmęczony. Także jeśli ktoś chce, to na Netflixie już jest, a jeszcze nie oglądał, to polecamy. Super. Można się trochę pośmiać i ogólnie fajny film. Super. Emi się podobał, poleca. Nie trzeba było zamykać oczu. Okej, chłopak się mnie pytał, co to za kamera, ile kosztuje i czy mam kanał na YouTubie. No to wszystko pogadaliśmy. On trochę po tajsku, ja trochę po angielsku, jakoś się dogadaliśmy. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że makarony są mniej więcej w takich samych cenach jak w Polsce. O, biegnie znowu, chyba coś chce zapytać, ale ja go w ogóle nie rozumiem. No ale dobra, a nie, na szczęście pobiegł dalej. I tutaj jeszcze tylko jestem przy w sumie też takich popularnych rzeczach jak proszki do prania i płyny do płukania. To też mniej więcej w takich samych cenach jak w Polsce, więc tutaj za wiele nie ma żadnych różnic. Ceny serów są mniej więcej identyczne jak w makro, czyli około 350 do 400 batów za kilogram, czyli to jest jakieś około 40-45 zł za kilogram sera. Nie no, taką promocję to po prostu musimy wykorzystać. Te mleczka jednak ze 153 batów przecenione są na 77 i kosztują 12,83 za sztukę. Za takie mleczko takiej wielkości i przeliczając na złotówki to jest, nie wiem, złoty 40, złoty 50. Złoty 50 za taką puszkę słodkiego mleczka. No trudno, trzeba wziąć 6, no to weźmiemy 6, ale za złoty 50 jedno, no nie róbmy jaj, bierzemy. Nie wiem tylko jak się z tym wszystkim zapakujemy, bo mamy dość sporo, a jednak ktoś miejsce jest ograniczone, ale właśnie najwyżej ktoś z reklamówką wróci na nogach. Wyładowaliśmy nasze zakupy z koszyka i słuchajcie, to wszystko się zmieściło po prostu idealnie, tylko niestety te nasze ciasteczka musieliśmy wypakować z dużego opakowania, bo już nie za bardzo by się zmieściło i musieliśmy poupychać tutaj wszystkie szczeliny w bagażniku i jakoś się z tym załadujemy, no i później przez to niszczą się opony w skuterze, bo bagażnik załadowany po brzegi, ledwo go można zamknąć. A skuter, a chipsy to już zjemy na miejscu, bo już nie chcemy ich połamać. No właśnie, także zjemy je na miejscu. I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że kapusta kiszona tu jest bardzo droga, bo taki mały słoiczek kosztuje prawie 20 zł. To jest w ogóle jakaś cena z kosmosu. I takie małe bureczki, gdzieś takie coś, to nie były takie jakby na tarce? Tarce takie... Tarte, tylko w plasterkach takie plasterki. Pokrojone i też taki mały słoiczek kosztował z 14 zł, 14-15 zł, czyli 130 batów. No i to też cena z kosmosu, gdzie normalne buraki w sklepie kosztują w normalnej cenie są, a w słoiczku cena z kosmosu, znowu, nie wiem i dlaczego. Nie wiem też czemu, ale nawet to nie było takie na tarce zrobione. Tylko trzeba zjeść pokrojone w plasterki, takie drogie. Dobra, musimy zamknąć bagażnik, żeby nam nikt zakupów nie zwędził i idziemy jeszcze tylko do toalety i spadamy do domu. Mam nadzieję, że zaspokoiłem chociaż po części osoby, które były ciekawe, jakie są obecnie ceny w Tajlandii. Mam nadzieję, że za taki film należy się łapka w górę, a osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zasubskrybują. A teraz chciałbym Was zaprosić na kolejny mega odcinek o super parku w Bangkoku. Naprawdę, jeśli tylko pojedziecie kiedyś do Bangkoku i nie będziecie wiedzieli, co zwiedzić, gdzie pójść, gdzie odpocząć, gdzie sobie pochodzić, się zrelaksować, to Forest Park jest idealnym do tego miejscem. Film znajdziecie w opisie, link do tego filmu i też po prawej stronie, jeśli wyświetla Wam się ikonka, to kliknijcie i obejrzyjcie ten park, bo naprawdę warto. Musicie to zobaczyć.